witajcie drodzy kochani. W dzisiejszym programie również chciałem poruszyć temat Aronitu Travel. Aronit Travel to jest Aronit, który jest do naszego auta, do naszego samochodu. Ten Aronit, co powoduje w naszym aucie? Powoduje zainstalowanie kapy promieniowania, która jest w podłodze naszego auta. Jest przed naszym autem i za naszym autem. Co powoduje ta kapa energetyczna, którą emituje Aronit? A więc ta kapa energetyczna, którą emituje Aronit, powoduje komfortową jazdę podczas posługiwania się naszym autem. Czyli po prostu, jeżeli mamy Aronit Travel, go montujemy pod siedzeniem kierowcy, najlepiej przymocowując go taśmą klejącą lub jakimkolwiek innym produktem, ale żeby po prostu był zamocowany pod siedzeniem kierowcy. I właśnie ta kapa promieniowania, która wychodzi z Aronitu Travel, powoduje to, że kierowca czuje się komfortowo podczas jazdy. Polecam go szczególnie dla osób, które mają duże dystanse do pokonania, dłuższe trasy, ponieważ będzie powodował, że kierowca nie męczy się tak bardzo, jak normalnie by jechał bez Aronitu. Dlatego, że po prostu Aronit odnawia energię, odnawia siły w danej osobie. Czy to jest mężczyzna, czy to jest kobieta, to jest wszystko jedno, ale po prostu siły danej osoby, która jeździ pojazdem posiadającym Aronit, ulega odnowieniu. Dlatego już wiele kierowców w Niemczech zakupiło ode mnie ten Aronit, jak również i w Polsce, no i jak również i w innych krajach, ale najwięcej to przede wszystkim Niemcy, Anglia i Polska. I dzięki właśnie tej energii, którą produkuje Aronit, nasza jazda samochodem jest komfortowa, nie męczymy się tak bardzo, nie jesteśmy tak zmęczeni. Możemy jechać na dłuższe dystanse, po 700 km, po 800 km i osoba, która po prostu wysiada z samochodu, praktycznie nie jest zmęczona. To jest właśnie działanie Aronitu, który odnawia siły, daje energię i po prostu powoduje to, że czujemy się o wiele, wiele lepiej. Dlatego polecam Państwu właśnie Aronit Travel, który można zakupić na linku pod naszym YouTube'em. I dziękuję Państwu za uwagę, serdecznie pozdrawiam i do widzenia.